Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj postanowiłam troszeczkę powlogować. Wybieram się na pocztę i wybieram się na cmentarz. Dzieciaki są akurat w szkole, więc myślę, że to jest dobra pora. Dlaczego wybieram się na cmentarz? Dlatego, że kiedy nie ma mnie w Polsce i nie mogę odwiedzić grobów swoich bliskich, których już z nami nie ma, to chodzę tutaj na cmentarze takie angielskie i symbolicznie zapalam tea lighty. Mam tutaj dwa przygotowane, żeby nie zapomnieć. Zapalam wtedy tea lighty, nie ma tutaj w ogóle zniczy, nie ma w ogóle czegoś takiego w tradycji angielskiej, żeby zapalać świeczki na grobach swoich bliskich. Więc muszę zrobić to jeszcze zanim Ela wróci. Chciałam Wam pokazać jeszcze tutaj takie dekoracje, które nam troszeczkę zostały takie halloweenowo-jesienne. Tutaj za mną są jeszcze dekoracje z Eli urodzin, które miała w niedzielę razem z Halloween, ale muszę je pozbijać, spakować do pudełek i też wynieść do garażu jeszcze dzisiaj. Ale chciałam Wam pokazać właśnie tutaj te dekoracje, które mamy. W ogóle to mamy w tym roku dużo więcej takich dekoracji urodzinowych, aniżeli halloweenowych. Też za bardzo na tym Halloween się nie skupiliśmy w tym roku, też nie wycinaliśmy dyni. Nie wiem, jakoś nie było na to czasu, też był half term, z dziećmi siedziałam dużo w domu, też sporo się działo, mieliśmy też odwiedziny kilku znajomych z dziećmi i tak dalej. Powiem Wam, że miałam iść na ten cmentarz, myślałam, że ktoś puka. Miałam iść na ten cmentarz wczoraj, ale już było późno i jeszcze na koniec dnia miała miejsce taka no, dosyć nieprzyjemna sytuacja i to mnie rozbiło tak jakby w ogóle z tropu i myślałam cały czas o tym i rozkminiałam i nie miałam w ogóle w głowie, żeby iść na cmentarz. Martin wrócił troszeczkę później też z pracy. Ja już dzieci wykąpałam wcześniej koło 18 i zapukał do nas syn sąsiadki, pytając, czy może się pobawić z Oliverem. No i ja powiedziałam, że tak, oczywiście, tylko że Oliver teraz się kąpie, później będzie kolacja, więc może po tej kolacji, jeśli jeszcze będzie miał ochotę. Ale że Oliver usłyszał, że właśnie przyszedł ten kolega, no to szybko się chciał wykąpać, wysuszyć, przebrać i zjeść tą kolację, no i pobiegł po sąsiada na górę. Przyszedł z tym sąsiadem na dół, rozłożyliśmy grę planszową, już nie pamiętam jaką, takie patyczki są, kuleczki i tak dalej, i te kulki później tak idą. Spadają na dół i osoba, która powiedzmy ma najwięcej kulek, wtedy wygrywa. No mniejsza już o to, o czym była ta gra, ale on w ogóle nie był zainteresowany tą grą i powiedział do Olivera, że on chce pograć na Xboxie w Batmana. Ponieważ wcześniej na spacerze, który też mieliśmy ze znajomą, Oliver niezbyt miło się zachował do swojej koleżanki, powiedziałam mu, że ma zakaz gry na Xboxie i to była taka jego kara, którą on przyjął na klatę, zrozumiał i tak dalej. No ale kiedy kolega się zapytał, czy może pograć na Xboxie zamiast tej gry planszowej, Oliver powiedział, przepraszam, ale dzisiaj nie mogę. Nie wytłumaczył dlaczego, że ma karę i tak dalej. Myślę, że to nie też sprawa kolegi. Ale kolega po prostu się podniósł, obraził i powiedział, że on idzie do domu. No więc ja poszłam mu otworzyć drzwi i się pytam, czy na pewno chce iść do domu, że chciał się pobawić z Oliverem. A on mówi, ale ja już się nie chcę bawić z Oliverem. No to mówię, ok, napisałam do jego mamy SMS-a, że jej syn zmienił zdanie i że wraca na górę, żeby mu otworzyła drzwi. Stanęłam jeszcze tutaj na klatce schodowej, żeby mieć pewność, że doszedł do domu, że nie zmienił kursu, bo tak też z naszymi chłopakami czasami bywa, że pójdą do garażu się bawić zamiast do domu, do siebie. Koleżanka z góry, sąsiadka, od razu mi napisała, że on powiedział, że on nie chciał grać w tą grę, którą my gramy i nie mógł się pobawić w nic więcej. Co było oczywiście nieprawdą. Mi się zrobiło przykro, że no raz, że nie uwierzyła w to, co ja napisałam i co powiedziałam. Drugie, to nie poczuwałam się do obowiązku, żeby tłumaczyć całą sytuację, bo skoro ona już i tak nie wierzy, a uwierzyła swojemu synowi, no to jakby nie moje miejsce jest tutaj, aby, wiecie, rujnować jej wizję perfekcyjnego syna i tak dalej. Ale wiecie co, no wydaje mi się, że ta sytuacja była taka troszeczkę niemiła, nie dość, że dla Olivera, bo miał już karę i nie mógł grać na tym Xboxie, no to drugie to jeszcze go kolega ukarał, bo nie mógł pograć na Xboxie, to się obraził na Olivera i sobie poszedł. I widziałam, jak Oliverowi było po prostu przykro. Ona mi wysłała jeszcze tam dwa czy trzy inne SMS-y w ogóle, nie wiem, tłumacząc i tak dalej, gdzie w ogóle nie miałam ochoty już ich czytać.
Zrobiło mi się też przykro i powiem Wam, że nie odpisałam na żadnego z tych SMS-ów. Nie wiem, ja na przykład, jeśli mój Oliver coś zrobi źle, czy Ela, to chcę o tym usłyszeć i chcę o tym wiedzieć, dlatego żebym mogła skorygować takie błędy i żeby mieć pewność, że w przyszłości na przykład to się nie zdarzy. Oliver, jak to czterolatek, też zdarza mu się skłamać dla swoich benefitów, tak? No ale rozmawiamy o tym i staram się mu wytłumaczyć, że to nie jest fajne zachowanie. No natomiast tutaj, no wiecie, taka sytuacja miała miejsce, Oliverowi zrobiło się przykro i dlatego też zdecydowałam, żeby nie iść na ten cmentarz i dzisiaj dzieciaki są w szkole, pierwszy dzień po tych feriach, wczoraj był Inset Day, czyli taki trening nauczycieli, więc stwierdziłam, że dzisiaj pójdę sama, później pójdę na pocztę i odbiorę Elę z przedszkola o 11:30. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Aha, paznokcie, ktoś się pewnie zastanawia, długo się trzymają, jest to Neonail. Moja siostra była w Polsce, zakupiła mi bazę, to jest Fiber i Top z witaminami, nie jestem już pewna, ale no słuchajcie, bez porównania trzymają się dużo, dużo dłużej, to już jest drugi tydzień, aniżeli Semilak, który miałam wcześniej. Lakiery i kolory, ten czarny i biały, to jest Semilak, ale baza i top zupełnie innej firmy, dlatego trzymają się dużo lepiej. Natomiast wiecie co, ostatnio oglądałam vlog Agnieszki, chyba Niesia25 i widziałam, że zakupiła sobie na eBayu taki zestaw lakierów semi-permanent z Le Mini Macaron, wyglądają tak. I ja też sobie je zakupiłam. Znalazłam najpierw szukałam na Amazonie. Ten zestaw kosztuje 89 funtów, taki mini. Ja Wam zaraz pokażę, co tutaj jest w środku, ale bardzo drogo. Jeden poszczególny lakier kosztuje między 20 a 30 funtów, ale udało mi się później znaleźć, nie wiem, chyba przywołałam to myślami, na Facebook Marketplace. Jeśli znajdę tego posta jeszcze, to Wam tutaj pokażę zdjęcie. Pani sprzedawała za 20 funtów, napisała w poście, że dostała... Wszystko pogubię. Że dostała w prezencie, ale nie umie wykonywać paznokci samej, więc próbowała, nie udało jej się i chce się tego pozbyć. Wystawiła na sprzedaż za 20 funtów i ja jej później napisałam w komentarzu, zapytałam ją w prywatnej wiadomości raczej, czy zdecydowałaby się sprzedać za 15. Powiedziała, że tak, jak najbardziej, ale ja pisałam chyba we wtorek, ona napisała, że będzie dopiero w piątek. Powiem Wam, że tu jest zestaw takich czterech małych lakierów, kolory są piękne, faktycznie widać, że nie były w ogóle używane. Ja może tak jakoś potrzymam, nie wiem. O, takie kolory, jak widzicie na opakowaniu, takie są też w środku. Ten czerwony jest po prostu piękny. To jest właśnie ten sam, którym Agnieszka sobie malowała też paznokcie. No czerwień jest niesamowita, patrzcie na to. Wow. I trzymają się, mam nadzieję, super. Do tego był taki pilniczek. Kabel do tej ładowarki, która jest po prostu prześliczna, lampa, przepraszam. I tutaj jest właśnie wejście na USB i kolejne na USB, co jest fajne, bo można zabrać ze sobą gdzieś na wakacje, albo jeśli, nie wiem, do Polski będę jechała, mogę zabrać ze sobą i zrobić sobie wtedy sama paznokcie. Do tego był jeszcze taki patyczek, który ja już oddałam siostrze, bo takich rzeczy nie używam do odpychania skórek. Mam też drewniane patyczki i jeszcze mam metalowy przyrząd z Semilaka, który się sprawdza dosyć dobrze, więc jakby nie potrzebowałam żadnych dodatków. Śmieszna też historia była z tymi lakierami, kiedy Martin odbierał. Pani wcześniej zajmowała się strzyżeniem psów i sprzedawała też zestaw no, pets grooming, tak? I kiedy Martin szedł po te lakiery, po ten zestaw, jej mąż wyszedł i się pytał Martina, czy jest tutaj po dog grooming set, a Martin mówi nie, for self grooming. No i zaczęli się bardzo śmiać. No i tak, no i Martin mi to przywiózł, zapłaciłam 15 funtów. Teraz będę się już wybierała na ten cmentarz, a później jak już wrócę z Elą ze szkoły, to pościągam te dekoracje. Tu Wam jeszcze tylko pokażę, co stoi. Mam też tutaj takie małe dynie, które kupiliśmy na Tulist, na Pumpkin Farm. Chwila, moment. Tutaj stoi ta nasza sówka, którą też widzieliście w tamtym roku. Tutaj mam jeszcze jakieś naklejki halloweenowe
Te światełka, to wszystko muszę teraz podklejać, pozdejmować. Tu jakieś takie jesienne dekoracje, które u nas w zasadzie stoją cały rok i ja je tylko zmieniam, więc na świąteczne coś tam jeszcze dołożę. Tu sprzątnę jeszcze tego diabełka. Tu są nasze dynie właśnie z Tulis Farm. Są przepiękne, trzymają się bardzo dobrze, nie zmiękły, bo już mieliśmy jedną dynię, która nam zmiękła. I tutaj mam takie dwa skrzaty, które sprzedaje Anita. Na kanał Anity podam Wam link na dole. Anita pokazuje też różne inne takie skrzaty, które wykonuje. Skrzaty gnomy, one mają takie piękne, miękkie brudki. Ja mam dwa, ten sobie wybrał Oliver, ten dla Eli. Ten jest taki troszeczkę zimowy, ale wiecie, w takich klimatach raczej całorocznych. Ten może tak bardziej na Halloween, ale jak najbardziej myślę, że będzie u nas stał cały rok i nie będę go chować. Brudki mają przepiękne, takie miękkie. Ja je tutaj czasami przeczesuję. Za bardzo włosie też nie wychodzi, wszystko się pięknie trzyma. Naprawdę myślę, że Anita ma tutaj duży talent w sobie w przygotowywaniu tych skrzatów. No ja bym nie dała rady. Ja Was zachęcam do subskrypcji. Kanał nazywa się Kącik Anity i Anita właśnie sprzedaje takie gnomy, które robi. Cała historia tych gnomów, dlaczego zdecydowała się je też wykonywać, dlaczego je robi, dowiecie się właśnie z jej kanału. Ja nie będę tutaj bardziej opowiadać i powtarzać tego, co Anita już mówiła, tak? Bo to jest jej rękodzieło i wydaje mi się, że będzie fajnie usłyszeć to od Anity. I jeśli mielibyście ochotę zamówić, Anita chyba też podaje tam kanał na Instagramie, gdzie można właśnie zobaczyć więcej zdjęć właśnie takich gnomów. No i tyle. Powiem Wam, że ja już będę się zbierać na ten cmentarz, później po Elę, może jeszcze na pocztę właśnie muszę wskoczyć. Tyle. Może nagram Wam coś na tym cmentarzu, jak wyglądają takie angielskie cmentarze. Może nie wszystkie tak wyglądają, tak? Na ten, który ja idę, ten cmentarz jest bardzo stary, ale idę i zaświecę taką, takiego tea lighta, wiecie, symbolicznie. Pomyślę o swoich bliskich, no i przykro mi tylko trochę, że nie mogliśmy jechać też do Polski. Na razie się z Wami żegnam, mam nadzieję, że jeszcze się odezwę, jeśli nie, no to tylko dokręcę Wam, jak wygląda właśnie taki cmentarz. Troszeczkę się nagadałam, mam jeszcze sporo do sprzątania tych dekoracji. Są dosłownie wszędzie napisy Happy Birthday poprzyklejane, balony i tak dalej, na klatce schodowej też, więc będę musiała to wszystko posprzątać i pochować do naszego garażu, do komórki. Ja już jestem na cmentarzu. Zapaliłam dwa takie małe tea lighty. Jeden wybrałam tutaj na takim grobie, który jest, wiecie co, no powiedziałam, że w miarę zadbany w porównaniu do tych innych. I tutaj też widzę, że obok ktoś zostawiał jakieś kwiatki. Ale ogólnie cmentarz wygląda tak. Nie ma takich nagrobków, jak są u nas w Polsce. Są tylko tablice. Są sadzone często takie rośliny. No i tak. I tutaj zaświeciłam drugiego. Pozostałe groby są w miarę bardzo zaniedbane. Nie ma tutaj w tradycji angielskiej czegoś takiego, że się właśnie chodzi na groby, czy się sprząta, czy zapala światła, czy lampki. Nie wiem, z czego to wynika. Czy z tego, że no po prostu tutaj nie ma święta zmarłych i nie ma takiego święta katolickiego, gdzie właśnie ludzie by przypominali swoich bliskich, zmarłych, których już z nami nie ma. Cmentarz jest naprawdę duży, no ale tak jak widzicie, tak też wygląda. Ja może wyjdę w tą stronę. Są to stare nagrobki, ale właśnie bardzo zaniedbane i szkoda. Tutaj jest grób z 1880 roku. Tutaj chyba też starszy, ale nawet już nic nie widać na tych tablicach. Tutaj jest z 1817. Ktoś żył od 1817 do 1895. Tutaj jest taki bardziej ogrodzony. Właśnie tak jak mówię, wczoraj też nie przyszłam, bo już było bardzo ciemno i wydaje mi się, że byłoby tu całkiem creepy, żeby przyjść. Myślę, żebym była nieźle zestrachana. Tym bardziej, że tutaj nie ma żadnego oświetlenia. Ale wiecie co, widziałam tylko jedną osobę. Jedna pani tam idzie, która właśnie tutaj dba o te
nie wiem, groby, czy tylko swoich bliskich, ale ogólnie cały cmentarz jest porośnięty trawą, nie ma żadnych ścieżek, poprzewracane tablice, duże drzewa. Wygląda to tak. Ładna pogoda, ale ja i tak wybrałam się w trampeczkach. Rano było 3 stopnie. No i teraz już czuję, że mam troszeczkę mokrą w butach. No ale to nic. Mam jeszcze pół godziny, żeby odebrać Elę. I pójdę jeszcze na pocztę szybciutko i dopiero pójdę ją odebrać. Nie będę tutaj chodziła po całym cmentarzu i wam pokazywała. Kiedyś tutaj chodziłam z koleżanką, bo też jest pochowana jej babcia. Poszukałyśmy takiego najstarszego grobu. Wszystkie znajdują się raczej w tamtym rejonie, tam przy końcu. Tak wygląda tutaj kaplica przy cmentarzu, jest zaraz przy głównej drodze. Wiem, że tutaj ktoś to kupił i teraz jest normalnie dom mieszkalny. Wygląda to tak i tu jest normalnie brama, którą można wejść. Tak. Tak wygląda właśnie cmentarz. Ja już wracam. Tutaj widzę, że ktoś zaczął malować taki rysunek na budynku też. Pokażę wam, wygląda tak. Karmnik chyba dla ptaszków. Takie dzwoneczki. Fajne to jest, podoba mi się. Będę miała kiedyś ogród, to też będę miała takie rzeczy rozwieszane, bo bardzo mi się to podoba. Nie wiem, co teraz. Pójdziemy z Elą do domu, no i zacznę to wszystko sprzątać, zjemy jakiś lunch. I tak, powiem wam, że już trochę mi przeszło. Niestety jestem, należę do tych osób, które jak coś się takiego wydarzy, to chodzi mi tutaj o tego sąsiada. Syna sąsiadki właściwie, że jak się takie rzeczy zdarzą, to ja później należę do tych osób, które to rozkminiają. Myślą, czy może, nie wiem, powinnam zrobić inaczej, czy może, nie wiem, jakoś na to zareagować, ale nie mam ochoty i nie chcę się tym w ogóle przejmować. Rozmawiałam też z mamą na ten temat i wydaje mi się, że dobrze zrobiłam, że ogólnie zignorowałam całą tą sytuację. Nie była to wina Olivera, ani moja tym bardziej, więc nie będę wnikać, ale będę unikała takich sytuacji na przyszłość. No ale tak to już jest z tymi dziećmi, niestety. Dobra, idę zajrzę teraz tam do dzieci, do ogródka. Zobaczę, czy moja Elcia się bawi. Jest tak ładnie, więc myślę, że są na zewnątrz. I zobaczę, co się dzieje. Żegnam się już z wami. Na pewno się nie będę dzisiaj odzywać. Mam nadzieję, że uda mi się wyedytować tego vloga dla was. I do zobaczenia w kolejnym vlogu. Łapka w górę i subskrybujcie. Do zobaczenia. Pa!